Jesteśmy w następnym odcinku, wiadomo, znalazłem to. To było po prostu za tą kurą. Za tą górą, spoko, po prostu ja się pomyliłem. I kwestia jest jedna do powiedzenia, bo niektórzy po prostu to na siłę domagają się, czy co? Jest związane z tym. A tym, żeby utworzyć serwer dla widzów. Były już plany dawno. Były 2 razy utworzony serwer, czy nie wiem, czy 3 razy. Wszystko było. Po prostu się projekt zakończył. Ja nie będę robił takich projektów, bo finansowo. Związany z serwerem jest najczęściej finansowo, bo jakby to był, nie wiem. Jak miałbym sponsor na to serwer, co miesiąc sponsorowaniem, to jest te, powiedzmy, nie wiem, 5, te 15 zł nawet. Nawet, powiedzmy. Jakby było, no to jest dostęp do wszystko i tak dalej, że ten serwer, bo powiedzmy, nawet jakby były wspieranie, to trzeba tak czy owak liczyć na to, że ten serwer, powiedzmy, utrzymanie jest 100 zł miesięcy, na przykład. Takie, powiedzmy, koszta są i co miesiąc ponoszenie za serwer dla widzów, gdzie nie wiem, 4 widzów by grało, max 5, to 100 zł miesięcznie to jest hello, duża cena, bo no nie patrząc na to, ja nie zarabiam z YouTube, żeby o dobra, postawić ten serwer dla widzów, nie ma problemu, nie, jest problem, bo gdzie to moich skrzyżowych, które powiedzmy zbieram lub powiedzmy zbieram na ulepszenie mikrofonu, mikrofon 1200 zł, mam tyle? Nie, mam dopiero 200 i no i jeszcze 1000 zł to jest zbieranie, to bardzo dużo. Powiedzmy, tak jak jest związane. O, mikrofon. To jeszcze tak. Muszę nowy statyw kupić. Nowe montowanie do mikrofonu, bo Rode inaczej ma stworzone montowanie do mikrofonów. Jeszcze później ten kompresor dźwięku, czy powiedzmy ten taki DBX 286S, chyba coś takiego, lub 268, nie pamiętam w którą stronę było, 800 już, samo to, powiedzmy zmienienie jeszcze interfejsu audio na Focusrite minimum, czyli to gdzieś Focusrite 900 chyba kosztuje teraz, ostatnio, więc są ceny bardzo duże, więc nie wiem, ktoś. To są koszta nie rzędu 10 zł, 5 zł. To są koszta stosunkowo wysokie. Jak na to, bo nie patrzę co, ale to są. Kurde. Jednak koszta, bo to wszystko. Trzeba. Po co mikrofon zakupię? No to już jedną rzecz mam. No to jeszcze ten. Interfejs. Nie. Po tym chciałem od razu walnąć w stronę tego. Nie tak. W tą stronę. Audio wejść. Czyli ze zmienienie w audio, czyli już. Zmiana mikrofonu, zmiana interfejsu, zmiana ramienia, tego wszystkiego, to jest wszystko pod jedną cel, pod audio zmienienie i później po zmienieniu audio jest git, mamy wszystko porobione i wtedy można zastanowić się nad, u mnie to będzie pewnie albo dokończenia budowy drugiego komputera, później go jeszcze ulepszenie głównego, żeby tam, na tamten przenosić później rzeczy, powiedzmy starsze, czy powiedzmy taką grafikę i coś w tym stylu. By zmienić w tamtym komputerze drugim procesor, bo ten procesor jest czterowątkowy i to jest na, jeszcze ma GPU swoje, czyli to jest z tą kartą graficzną, zintegrowaną. A powiedzmy jak, moim sposobem byłoby dobre, bo jeżeli nagrywam, to żeby powiedzmy drugi komputer przejął rolę montowania, jeżeli po odcinku jeszcze, powiedzmy po odcinku zostało nic, czyli się zmontował, no to po zmontowaniu odcinek leci dalej.
że nagram kolejny odcinek, tam się kolejno montuje, że po prostu mam taki zapas, jak nie zapas, czyli bardziej po prostu, że robię coś innego i tylko to robię coś innego, żeby skracać czas tego, co ja robię, musiałbym robić na jednym komputerze. To mi dużo pozwoli na tym, dużo skróci mój czas. No tutaj jest kanał, nawet nie o tym nie działam, ma taki mały. Skróci to dla mnie czas bardzo dużo, bo nie będę musiał robić tego wszystkiego po pierwsze na jednym komputerze. I to jest, no, git. Po prostu to mnie jest git, bo nie odciążę, jak nie odciążę, tylko po prostu robiąc jedną rzecz, robi się druga rzecz. I nie robię inteligencja jest tylko na tym, żeby usiąść, montować. To będzie na jednym słuchawkach, bo to podłączę pod jeden jack, to nie jest problem. Tylko takie rzeczy proste muszę zrobić. I akurat upgrade komputera chyba wchodzi 946 zł do końca, żeby nie upgrade, zbudowanie go do końca. To jest mniejsza cena niż za mikrofon. Jeśli odjąć cenę, odjąć tyle mam pieniędzy, no to zmienia się to na 700 licząc. 749, coś w tym stylu. I tam 46. No to, no hello, no jest różnica, ale jak człowiek, trzeba mieć blisko 1000 zł. Tak człowiek, czy że tam właśnie takie rzeczy, no a rzeczy u mnie to nie jest jakby problemem coś takiego zrobienia, uzbierania, bo jakby dla mnie, jeżeli powiedzmy, nie wiem, dużo osób sobie, taki mój kolega lub ktoś z roku bez słodkości lub nie wiem, po prostu coś innego, no wydaje hajs, no to jakby też wydaje, jak na potrzebne rzeczy. Tylko jeżeli ja nie potrzebuję, no to wiecie, ja już tak bardzo lecę, że dobra, oszczędzam. Jeżeli nie potrzebuję, to nie muszę. Po prostu zbieram ciągle. A druga rzecz, po co miałbym stawić serwer, nawet Trawiców, gdzie 100 zł miesięcznie, no to byłyby duże koszty. Wystarczy to, że ja już mam ustalone, że słucham sobie piosenek na Spotify, no to ja już patrzę jeszcze za Spotify na te 20 zł miesięcznie. To, że ktoś powie, że ty mogłeś lub mógłbyś dla widzów zainwestować, tylko w jaki sposób mi się to zwróci? Jeżeli mi się to nie zwróci, no to sorry, ale no, tylko, no nie ma sensu dla mnie, żeby coś takiego robić. To jest marnowanie moich pieniędzy na marne. To jest takie, o, bo Boże, jesteś youtuberem, no teraz na pewno zarabiasz. Nie, bo to trzeba, to weryfikacja dwuetapowa, nie mieć ostrzeżeń na kanale, wbić tyle, wbić 1000 subów, mieć później po tym powiedzmy te 4000 godzin przez widzów i wtedy wychodzi ci na to, że okej, okay, masz już zaliczone, no to wysyłasz się taką tam i mogą przyznać, ale nie muszą, prawda? Mogą. I to jest takie, jak przyjmą, no to spoko, że możesz wspieranie mieć, zarabianie z reklam nawet. Po prostu tam, nawet jakby się udawało, to co nawet robię, to by były grosze. To by były dosłowne grosze, że coś jest po prostu, chyba że za wspieranie, tylko wiadomo, jak się wspieranie, no to powiedzmy 15 zł, powiedzmy ten próg lub tam i tak dalej. No to jest wiadomo, lub 5 zł, zależy jak się próg ustawi. To, że tam emotki dla wspierających, te jeszcze urna transmisje, powiedzmy, że raz powiedzmy w miesiącu transmisja powiedzmy dla wspierających, no to wszystko już jest związane z tym, że no tu tak robisz to dla wspierających, to no i koszty już idą ciąg dalszy.
A ja nie pamiętam, jak się tego drugiego pieca kurna robiło. Bo nie mam odkrytej jakby receptury na niego. Po stworzeniu zawsze receptura odblokowuje, nie pamiętam receptury na... Właśnie na tam, na... Na... Czekaj, jak to się nazywało? To jest piec hutniczy. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten. A to jest taki sposób. Jezu. To w takim sposobie zapomniałem, że to się tak kraftuje. No to okej, okay, mój błąd. Po przepalaniu jedzenia już kraftujemy, żeby żelazo szybciej się przepalało, złoto. Będzie trzeba jeszcze formę zrobić, bo jedzenia i będziemy mogli się wybierać coraz bardziej to jaskini, ale jeżeli mam na razie żelazo, no to będzie trzeba zbudować dom. No chcę też jedzenie zbudować coś tam pierwsze, żeby się przybrało żelazo przy okazji, jak będziemy zniszczyć drewno. Więc wychodzi na to, że dużo jest rzeczy do zrobienia i tak dalej. Dzieje się do 8 minut odcinka, więc jesteśmy gdzie? Pod ponad połową już odcinka. I leci to dalej. I tak dalej, więc... Szkoda. Dobra. Trzy kobla. Mam... Tylko trzeba... No Jezu. Czemu musi padać deszcz, kiedy ja tak nie lubię? Jakie w ogóle jesteśmy na... tym... biomie? Tak jak Overworld. Nie. To nie jest biom, a middle. Okej. Okay. To jest taki... Doszły nowe biomy. Ale sypki śnieg? Jest to trochę, to jest za OP, jak teraz zobaczyłem nawet. Bo jak go dodali, no to wiadomo. Sypki śnieg to jest jednak kurna OP, bo... Nie patrząc w... Tego, że może go w też go zrobić, chyba, jak to co widziałem, no to kurna, muszę sklaczować w neterze, powiedzmy, nie wiem, jak masz dla hunterów, no to pyk robisz taki i możesz na tem, jak ktoś nie ma, no to zginie, bo wiadomo, albo łódką. Łódka to też jest już sposób stary, że uciekanie od full damage'u po prostu związanego z tym, z... No, Blast Furnace, no. Zapomniałem. Czy już odblokowałem jego recepturę? Czy jakbym miał jego recepturę? Nie, przyszło. Lub nie widziałem. To też mogłoby być związane. Żelazo damy, pójdziemy po węgiel, który jest tam. Weźmiemy jeszcze może drewno minimalnie, bo pochodnie najlepiej. No i lecimy. Tyle co mam jedzenia. Jest trochę jedzenia, ale... Patrząc po to, że jednak i robimy tę eksplorację tego wszystkiego, no to sorry, ale to jest mało. Jeszcze noc idzie. To lepiej już wolę się wrócić i przespać się i pójść z rana. Żeby nie było tych mobów, bo no jednak zablokowanym difficulty hard, no to... Wiadomo, jedzenie inaczej, moby inaczej. To wszystko, więc... Nawet kurna nie zobaczyłem, który dzień mamy już. Normalnie, 14, no to super elegancko mamy ten. Dobra. Lecimy, jakby tam nie mam wiatra, więc nie będę robił water bucket challenge, jak to mówi się. Na to. Tutaj gdzieś był węgiel. Chociaż jeden, żeby postawić już tą pochodnię, naszą nieszczęsną. Chodzi 4 już pochodnie, ale no, wiadomo, chodzi o pochodnie postawienie. A tak czowak, to się rozszerza minimalnie, ale to nie jest porównywalne to, co my mieliśmy, czyli tą. Tamtą. Górna za słowo, bo to jest jakby kanion duży. To jest strasznie ogromny kanion na... Fajnie, że coś takiego dodali, że rozbudowali go. To jest jakby
jednej strony jest super, bo dochodzą nowe te. Dochodzą nowe budulce, więc można od razu. Nowe pomysły, nowe to wszystko. Wiadomo. Ty, nie gadaj. Czy to jest to, co my. Czy to jest to? No way. Okej, to jest to. Okej. Trochę. Śmiesznie, bo. Nie pomyślałem o tym, że to wyjdę. No, jeszcze tam Emerald. No, spoko, do handlowania z wieśniakami, ale wiadomo. Że my jesteśmy na nowym sezonie i na nowym sezonie będziemy robić na nowo te trady. To wszystko. No, tylko dwóch pierwszych wieśniaków trzeba przenieść i później. Jest łatwo, jest wiadomo, zbudować tą. Rozmiarzarkę ich, więc. Wszystko trzeba byłoby zrobić. Tutaj się wreszcie na nowo robi to wszystko, nie jak na sezonie 8, gdzie już. Już diamentowe rzeczy miejąc i już nie wiem, Erytrę. To jest mocne ułatwienie. Erytra jest mocnym ułatwieniem, bo nie dość, że masz komfort lecenia, jak dalej lecisz, możesz więcej przebyć kratek, wiadomo, dopóki się nie zniszczy. To jest jak jest. Tutaj mam, nie w tym miejscu. Pyk, pyk. Jeszcze jedno. I goście drzew. Jak najwięcej, czyli w 7, w 3 minuty około możemy dużo zrobić, możemy mało zrobić. Wiadomo. No. Lecimy. Te duże drzewo też trzeba będzie ściąć, bo no, przykrością by było nie ściąć tych drzew. Po prostu, że. Dobra, nie robimy tego. Dobra, robimy to po prostu, żeby drzewa więcej było. Może więcej FPS-ów. Żartuję sobie. Więc mam nadzieję, że ogólnie temat wyczerpujący został określony. Dlaczego nie robię dla serwer dla widzów, bo nie zrobił, bo koszty. Głównie koszty związane i z tym, czy opłacalne by było, bo co dla, nie wiem, 5-6 osób. No dobra, niby frajda, ale tak. Siedzieć, muszę poświęcić swój czas. Pisać pluginy lub je konfigurować pod ten serwer. Nie wiem, lub no pisać po prostu plugin, żeby powiedzmy na segboardy lub na te po prostu granice boardowe albo na antylaga, że jak ktoś będzie chciał powiedzmy, nie wiem, zrobić lag machina. Takie rzeczy, no to są. To są takie rzeczy, których nie lubię bardzo wchodzić, bo to jest w cholerę czasochłonne. Ja to powiem od razu, to jest. Ja tak, ho, powie ktoś, lub zrób serwer dla widzów. No to. Trzeba siedzieć w programowaniu. Nie siedziałem już dawno w programowaniu, nie siedziałem w Javie. To się w Javie najbardziej robi. Tak dalej. Trzeba jeszcze na. Powiedzmy, że to jest wersja taka. Edycyjna, czy tam. No tak, jakbym takim plugin wypuścić, to człowiek, ja bym musiał za niego jeszcze pobrać koszty, bo jakby nie wszystko muszę za darmo robić, kurde, no przepraszam bardzo, ale to jest dobienie kogoś no niech zniszczy się łopatę już. Że tam powiedzmy, o, że tam, no to powiedzmy jakaś strona, która poleca, byłoby sprzedanie plugina, że to jest autorski plugin i nie, że każdy będzie tam, no to wiadomo, no to już by się jakoś zwróciło z tego powodu, że jest plugin własny, że to dobra, może się zwrócić, bo ktoś będzie chciał plugin, to go kupi. Tylko wiadomo, powiedzmy, różnie wygląda, bo tutaj jakbym to pewnie, to są strony amerykańskie, to pewnie te najczęściej, no to sorry, ale no to będzie w cenach w dolarach, no to trzeba liczyć większą cenę za plugin. Powiedzmy tak jak jednego plugina szukałem i takie patrzę 150 zł, a 150 zł po przeliczeniu w dolarach, no to
W dolarach było, ale 150 złotych na polski, no to no, będzie trochę dużo, nawet jakbym chciał. Jak serwer był już postawiony, a powiedzmy pluginu szukania. A jak już siedząc w programowaniu, no to. Nie dla mnie już teraz czas. Dobra. A my co? Widzimy się na styku. Trzymajcie. Hej.